Cześć, nazywam się Magda i jestem autorką bloga kulinarnego Hello Morning i witam Was dzisiaj bardzo serdecznie na moim kanale na YouTubie. Za moment pokażę Wam bardzo prosty przepis, ale zanim to nastąpi, opowiem chwilę o mojej kuchni, która przede wszystkim skupia się na roślinach i pokazuje, jak bogata i wszechstronna jest kuchnia roślinna, ile wspaniałych dań możemy przygotować bazując tylko i wyłącznie na roślinach. I z jednej strony uwielbiam potrawy, które są z natury roślinne, nie wymagają żadnego przetwarzania, żadnej większej obróbki i wydobywają z roślin to, co najlepsze, to, co najbardziej wartościowe, ale z drugiej strony jestem wielką propagatorką i fanką dań, które wręcz przeciwnie, absolutnie nie są wegańskie w oryginale, ale my bez trudu możemy przygotować je właśnie w takiej wersji całkowicie roślinnej. Dlatego na moim kanale znajdziecie chociażby mac and cheese, który absolutnie nie jest zrobiony z żadnego sera, nawet sera roślinnego, tylko z ziemniaków i płatków drożdżowych. Znajdziecie tosty francuskie, które w założeniu przygotowywane są z jajek, a u mnie z mąki i z ciecierzycy. Więc oczywiście serdecznie zapraszam do sprawdzenia tych filmów u mnie na kanale. Natomiast dzisiaj przygotuję kolejne danie, które absolutnie nikomu nie kojarzy się z kuchnią roślinną. Będzie to carbonara. No i żeby tutaj nie być taką gołosłowną, podeprę się Wikipedią i zaraz Wam przeczytam, co na Wikipedii piszą na temat carbonary. Czyli pasta alla carbonara to jest potrawa kuchni włoskiej złożona z makaronu, zwykle spaghetti i tak też dzisiaj będzie. Akurat makaron roślinny to żadna trudność, większość w składzie ma tylko i wyłącznie wodę i mąkę pszenicy durum, więc znalezienie roślinnego makaronu jest właściwie banałem. Oraz sosu powstałego na bazie jajek, czarnego pieprzu, podgardla, co brzmi koszmarnie, i żółtego sera, najczęściej parmezanu. No i teraz tak, danie to w zasadzie brzmi trochę jak taki wegański koszmar. Nie ma w nim nic poza pieprzem i ewentualnie tym spaghetti, co jest roślinne. Natomiast ja udowodnię Wam dzisiaj, że wcale nie potrzebujemy tych wszystkich składników pochodzenia zwierzęcego, żeby przygotować właśnie carbonarę. Oczywiście przepisów na roślinne wersje tego dania w internecie znajdziecie całe mnóstwo. Moja wersja opierać się będzie na kalafiorze. I to też nie pierwsze danie, które tutaj na kanale znajdziecie, opierające się na sosie właśnie na bazie kalafioru. Ser, czyli ten parmezan, zastąpią nam płatki drożdżowe, które nadadzą naszemu daniu takiego serowatego posmaku. Oprócz tego będziemy używać czarnej soli, która z kolei tutaj nada tego jajecznego posmaku. I tutaj udowadniam Wam, że w kuchni roślinnej nie ma żadnych ograniczeń, wszystko jest możliwe, po prostu jest świetne. A teraz tak, co z tym podgardlem? Jeżeli szukamy jakichś tam przepisów tradycyjnych na carbonarę, to bardzo często autorzy tych przepisów używają w swoich przepisach nic innego jak boczku. I ja właśnie po taki boczek sięgnęłam dzisiaj. Jest to boczek bardzo fajny i specjalny, bo roślinny. Boczek produkcji bezmięsny-mięsny, który wyląduje dzisiaj w moim sosie. Będzie przygotowywany analogicznie do tego dania tradycyjnego. I pewnie zastanawiacie się, po co w ogóle osoby na diecie roślinnej jedzą substytuty mięsa. Po co? No, chociażby dlatego, że nie każdy, tak jak ja, od tego mięsa stronił, nie lubił tego mięsa, zanim z niego zrezygnował. Jest wiele osób, które zdecydują się jeść roślinnie ze względów etycznych, ze względów zdrowotnych i dla tych osób właśnie dedykowane są substytuty mięsa, po które od czasu do czasu mogą sobie sięgnąć, kiedy właśnie czują, że mają ochotę na ten mięsny, tradycyjny smak. Dwa, że zawsze możemy tymi substytutami zaskoczyć naszych mięsożernych znajomych, dlatego że coraz bardziej i coraz wierniej oddają one smak tych tradycyjnych. A oszczędzają zwierzęta, oszczędzają środowisko i są, myślę, co najmniej równie, a pewnie często i nawet bardziej smaczne i apetyczne. Jak zaraz tutaj ten boczek rozkroję i pokażę Wam, jak wygląda plasterek takiego boczku. Pewnie też zastanawiacie się, z czego ten boczek jest zrobiony, skoro nie z mięsa. Jest przygotowany główną taką bazą, wszystkich produktów zresztą od bezmięsny-mięsny, jest białko pszenne.
więc osoby na diecie bezglutenowej raczej sobie nie spróbują tych potraw. Natomiast jeżeli nie stronicie od glutenu, nie macie z nim problemu, to jak najbardziej możecie sobie taki plasterek wciąć i będzie super smakował na przykład z tofucznicą i świetnie nada się do naszej carbonary. Właśnie poczułam ten zapach, jest naprawdę bardzo, bardzo mięsny. Więc żeby nie przedłużać, powolutku zabieram się za przygotowywanie dania. Część tutaj naszych produktów przygotowałam już wcześniej i już mówię, jak to wygląda. Żeby przygotować carbonary, potrzebujemy tego właśnie tutaj nieszczęsnego kalafiora. Jest to tyle fajny składnik tego sosu, bo jest bardzo, bardzo łatwo dostępny i w dodatku teraz w sezonie wiosenno-letnim tani. Czosnek, u mnie 4 czy nawet 5 małych ząbków czosnku posiekanych w plasterki, 3 łyżki płatków drożdżowych, oliwa do smażenia, sól, około pół łyżeczki zwykłej soli i około pół łyżeczki soli czarnej, kalanamak, sok z cytryny, który ma tutaj troszeczkę zakwasić nam ten sos i nadać mu wyrazistości. Jeżeli chcecie, możecie zastąpić te 2-3 łyżki sosu z cytryny wodą, tą zalewą taką z ogórków kiszonych, bo to też fajnie nada takiego kwaśnego posmaku i aromatu temu naszej potrawie. I mleko, dowolny napój roślinny, u mnie jest akurat napój ryżowy, tak mniej więcej 200 ml. I jeszcze zanim przystąpię tutaj do przygotowywania, pokroję sobie boczek. Musimy mieć tak mniej więcej pół szklanki drobno pokrojonego boczku. I teraz jeszcze na pewno tutaj pojawia się kolejne pytanie, co zrobić, jeżeli tego boczku nie mamy. To powiem tak, na początek, gdzie ten boczek dostać? Możemy go kupić w internecie na stronie internetowej sklepu, możemy dostać go w niektórych już sklepach ze zdrową i wegańską żywnością, takich jak chociażby Urban Vegan. W Poznaniu też wiem, że w niektórych sklepach ze zdrową żywnością ten boczek jest dostępny. A jeżeli naprawdę nie mamy możliwości, żeby go zdobyć, to świetnie nada się również i sprawdzi w tej roli po prostu wędzone, pokrojone drobno tofu. Dobra, to ja zabieram się za krojenie. Boczek kroimy w cienkie paski, tak żebyśmy stworzyli tak mniej więcej pół szklanki, jak wspomniałam, pokrojonych, drobnych kawałków. Spróbuję teraz boczku i po moim wzroku, który nigdy nie kłamie, dowiedzieć się, czy jest ok, czy jest super, czy jest bardzo dobry. Jest bardzo dobry, doskonale przyprawiony, ma bardzo fajną konsystencję, w ogóle nie jest taki gumowaty, jak to się zdarza przy produktach właśnie z białka pszennego. Dobra, zabieramy się do gotowania. To danie rozpoczynamy tak naprawdę od gotowania makaronu, czyli zagotowujemy wodę na około 200 g makaronu, bo tyle potrzebujemy, aby przygotować danie w odpowiednich proporcjach. Teraz tak, w drugim garze rondlu głębokiej patelni, cokolwiek, ważne, żeby to był garnek, który ma pokrywkę, bo później będzie ona nam potrzebna, rozgrzewamy około łyżkę oliwy, wrzucamy posiekane w paseczki, w plastereczki właściwie, ząbki czosnku i na średnim ogniu smażymy je na lekko złoty kolor, natomiast uważamy, żeby nie spalić, bo spalony czosnek gorzknieje i nasze danie nie będzie zbyt smakowite przez to. Popsuje nam to efekt. I chwileczkę, dosłownie minutę góra na tym średnim ogniu nasz czosnek prażymy. Dobra. I teraz tak, do takiego już lekko rumianego, ale niespalonego czosnku dodajemy te 2 szklanki posiekanego drobno kalafiora. I znowu mieszamy chwilę razem, tak żeby tutaj nasz kalafior też delikatnie się podsmażył. Aby wydobyć z niego trochę aromatu. Dobra.
solimy mniej więcej połową łyżeczki soli. Na początek dajemy tej soli niewiele, dlatego że później dodamy płatków drożdżowych, które są też słone w smaku i lepiej doprawić do smaku na końcu niż przesolić. Kiedy nasz kalafior również zacznie się bardzo delikatnie rumienić, wlewamy 200 ml wybranego napoju roślinnego. U mnie jest to akurat napój ryżowy, niesłodzony, ale możecie sięgnąć równie dobrze po sojowy, migdałowy, owsiany, jakikolwiek lubicie. Doprowadzamy do wrzenia i przykrywamy pokrywką tak, żeby tutaj nasz kalafior się odpowiednio udusił, stał się miękki. Zajmie to około 10, maksymalnie 15 minut. W międzyczasie, jak tutaj w jednym garze gotuje się nasz kalafior, w drugim gotuje się makaron spaghetti, na patelni rozgrzejemy znowu łyżkę, dwie oliwy. Celowo używam tu oliwy, bo to jest kuchnia włoska, a w kuchni włoskiej używa się właśnie oliwy z oliwek, nie żadnej oliwy z wytłoczyn, tylko oliwy z oliwek. I podgrzewamy sobie tą oliwę, tak żeby była niemalże gorąca. I na tą rozgrzaną oliwę wrzucamy pokrojone drobno w takie, nie wiem, centymetrowe może pół centymetrowe kawałki, centymetr na pół centymetra, takie prostokąty, nasz boczek. Dobra. I równomiernie rozkładamy go na patelni, tak żeby nam się za moment zaczął już rumienić. Boczek jest usmażony, makaron ugotowany i kalafior również się ugotował, zmiękł, także ja przerzucę go teraz do rozdrabniacza, kielicha blendera. Ja tutaj użyję akurat Magimixa, możecie użyć blendera kielichowego, możecie użyć nawet takiego zwykłego ręcznego, czy tam blendera z takim ostrzem typu S, dowolnie. Ja najbardziej lubię przyrządzać w tego typu urządzeniach, bo jest najszybciej. Przerzucam, dodaję sok z cytryny, 2-3 łyżki, 2-3 łyżki, bardziej 3 płatków drożdżowych i pieprz. Dobra. Zamykamy sprawnie nasze urządzenie. Patrzę, czy jest podłączone do prądu i działamy. Okej, okay. Myślę, że możemy uznać, że nasz sos już jest gotowy. Zbierzemy trochę ze ścianek. Okej, okay. Jest super gęsty. Dobrze, to teraz do naszego podsmażonego wcześniej boczku dodajemy makaron. Tak, żeby tutaj się lekko zaczął mieszać. I dorzucamy sos, możemy włączyć tutaj jeszcze na chwileczkę podgrzewacz, ale na jakąś naprawdę niską temperaturę. I dodajemy przygotowany sos a la śmietanowy z kalafiora. Doprawiamy wspomnianą już czarną solą i robimy to celowo na końcu, żeby nie ten aromat czarnej soli pozostał, bo on tutaj w trakcie gotowania mógłby się troszkę niestety zatracić. I mieszamy ostrożnie, tak żeby niczego tu z patelni nie wyrzucić, makaron z sosem śmietanowym i boczkiem. Nasza carbonara jest już gotowa i jest to kolejny dowód na to, że w kuchni roślinnej nie ma żadnych limitów i bez problemu przygotowujemy danie również iście mięsno, jajeczno, serowo, śmietanowe.
jakim właśnie z carbonara, wykorzystując tylko i wyłącznie roślinne produkty. Ja za moment to danie sobie będę testować na balkonie, bo jest piękna pogoda i szkoda siedzieć w domu. Zapraszam Was oczywiście na kanał, zapraszam Was na bloga, subskrybujcie, zostawiajcie komentarze koniecznie, piszcie, co jeszcze chcielibyście zobaczyć, a ja z przyjemnością to dla Was przygotuję. I oczywiście zapraszam do przygotowywania właśnie tego dania. Dzielcie się efektami. Pa!